Słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia z Warszawy. Eureka. Audycja popularno-naukowa. Dziś w Eurece kolejny program z cyklu Ludzie Nauki, Krzysztof Michalski. Dobry wieczór. Są przyszłością nauki w Polsce. Laureaci programu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej START, najstarszego, istniejącego od 30 lat i najbardziej prestiżowego programu skierowanego właśnie do najzdolniejszych młodych polskich naukowców, a w ramach programu START przyznawane jest również stypendium imienia profesor Barbary Skargi. Może je otrzymać osoba, której badania wyróżniają się odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, a tegoroczną laureatką tego specjalnego stypendium została doktor inżynier Zuzanna Miodońska z Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, która opracowała narzędzia analizy akustycznej do badania mowy dziecięcej. Za chwilę pani doktor będzie moim gościem i dowiemy się, w jaki sposób opracowane przez nią innowacyjne rozwiązania informatyczne mogą pomóc w analizie zwłaszcza mowy zaburzonej, co może mieć ogromne znaczenie w skutecznym leczeniu tych zaburzeń. Zapraszam. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. Much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Audycja Ludzie Nauki powstała we współpracy z Fundacją na Rzecz Nauki Polskiej. A gościem programu Ludzie Nauki jest laureatka programu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej START 2023, pani doktor inżynier Zuzanna Miodońska z Katedry Informatyki Medycznej i Sztucznej Inteligencji Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, laureatka stypendium imienia profesor Barbary Skargi, która opracowała narzędzia analizy akustycznej do badania mowy dziecięcej. Dobry wieczór, pani doktor. Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu. O zastosowaniu wyników tych bardzo ważnych i ciekawych badań w diagnostyce logopedycznej dzieci porozmawiamy za chwilę, ale najpierw proszę powiedzieć, bo ja wiem, że fascynuje panią od wielu lat proces nabywania mowy przez dzieci. To jest rzeczywiście, można powiedzieć, cudowny proces, bo obserwuję pani także od paru lat także własne dzieci, tak jak jest. Rozumiem. Tak, ja też mam dwójkę przedszkolaków w domu. Faktycznie, sześciolatka i trzylatka, dobrze tak jest, pamiętam. Sześciolatka i trzylatka, dokładnie. Tak.
Ja myślę, że chyba każda osoba dorosła, która obserwuje rozwój dzieci, czy to własnych, czy dzieci znajomych, dzieci w rodzinie, jak troszkę się zastanowi i ma taką chwilę na refleksję, to można naprawdę zadziwić się tym, w jaki sposób ten rozwój językowy dzieci postępuje. No tak, czekamy na pierwsze słowo, potem zdania, potem czy mama, czy tata pierwsze, prawda, jak wyraźnie, czy sepleni, czy nie sepleni. To rzeczywiście są fantastyczne obserwacje. To jest o tyle też ciekawe, że proszę zauważyć, że przecież my dzieci nie uczymy mówić jako tako. To nie jest tak, że mamy jakiś plan edukacyjny, tylko to się dzieje naturalnie, to się dzieje w procesie. Te poszczególne kompetencje językowe się pojawiają z czasem i też obserwowanie tego, no rzeczywiście jest niesamowite, bo też to zróżnicowanie tempa rozwoju, zróżnicowanie tego, jak te kompetencje się pojawiają, jest też fascynujące poznawczo dla nas, tak? Bo to też mówi nam o tym, w jaki sposób ten umysł dziecięcy funkcjonuje, co tam się dzieje na tych bardzo, bardzo różnych poziomach rozwoju. No tak, to jest rzeczywiście bardzo fascynujące. Za chwilę do tego wrócimy, bo znalazłem również, że w pracy magisterskiej zajęła się pani metodami matematycznymi w detekcji błędów wymowy. Proszę powiedzieć, jakimi błędami się pani zajęła, a może raczej jakimi zaburzeniami mowy, bo to nie tylko o mowę dzieci chodzi, prawda? Tak, mową dzieci zajęłam się, zresztą nie tylko ja, tylko cały mój zespół, dopiero na doktoracie, natomiast już podczas studiów trochę w innym kierunku poszliśmy, zaczynając ten temat. Mianowicie stało się tak, że mój bliski przyjaciel z grupy studenckiej, z którym zresztą dzisiaj pracuję w grupie badawczej, również jest naukowcem, wyszedł z takim pomysłem, żeby pomóc swojej mamie, która wskutek udaru mózgu zachorowała na afazję. Czyli takie zaburzenie mowy, które właśnie ma podłoże neurologiczne. Trudności z mówieniem, rozumieniem, prawda? Dokładnie, ale i problemy z pisaniem, czytaniem, no ale to powstaje w wyniku uszkodzenia mózgu, jak rozumiem, u osoby, która jakąś chorobę przeszła albo cierpi, prawda? Tak, to zazwyczaj jest wskutek udaru mózgu lub wskutek urazu i wynika właśnie z uszkodzenia struktur mózgowych. Więc też ci pacjenci z afazją, zależnie od tego, co dokładnie się tam stało, mają różne objawy i różne trudności. No i my wtedy, jako tacy zapaleni studenci, my studiowaliśmy na specjalności informatykę i aparatura medyczna, chcieliśmy pomóc. Tak? Chcieliśmy wykorzystać to, czego się uczyliśmy, programowanie, te nowe technologie. Chcieliśmy wykorzystać to po to, żeby zbudować taką aplikację komputerową, z którą osoby właśnie z takimi trudnościami mogłyby pracować. I my wtedy mieliśmy właśnie taką wizję bardzo szeroką, że ta aplikacja mogłaby nagrywać to, co mówi ta osoba ćwicząca, analizować to, co tam jest okej, a co nie jest w porządku i dawać taką informację zwrotną. Później okazało się, że to nie jest takie proste, że tak naprawdę to jest problem badawczy bardzo mocny, a nie inżynierski, bo inżynieria bazuje na dokonaniach nauki. Natomiast okazało się wtedy, że nie ma właściwie takich rozwiązań, które my moglibyśmy implementować. I wracając do pana pytania o tą moją pracę magisterską. Moja praca magisterska właśnie koncentrowała się na mowie osób dorosłych. Nie ściśle na mowie osób z afazją, ponieważ taką grupę badawczą trudno byłoby zebrać wówczas. Poza tym to były badania bardzo wstępne. Natomiast faktycznie my właściwie zespołowo zebraliśmy taką bazę, w której osoby dorosłe z poprawną wymową symulowały różne przekręcenia, różne zamiany czy deformacje. Czyli symulowały taką trudność, tak? Symulowały taką trudność i na tej podstawie ja właśnie opracowałam metodę wówczas opartą o takie metody przetwarzania sygnałów, którą mogłam wychwytywać to właśnie na podstawie sygnału mowy, co nie jest to zadanie proste. Ta metoda była właściwie takim moim początkiem naukowym. To no była... i trochę biznesowym, bo wiem, że stworzyli państwo taką aplikację, która wspomagała rehabilitację afazji, AFAST. I ona zwyciężyła w konkursie, znaczy to osiągnięcie w konkursie Mój pomysł na biznes, 10 lat temu. Tak jest. Było tak, że my właśnie mieliśmy bardzo dużo pomysłów i dużo ambicji i jeszcze razem z naszym jeszcze jednym kolegą właśnie zbudowaliśmy taką koncepcję aplikacji. Napisaliśmy biznesplan i zgłosiliśmy to do konkursu Mój pomysł na biznes. To był konkurs taki lokalny u nas w Gliwicach i wtedy ten konkurs wygraliśmy. I mimo tego, że sam konkurs, tak jak powiedziałam, był lokalny, to był dla nas taką trampoliną, bo dzięki niemu mogliśmy nawiązać kontakty i skutkiem tego było zbudowanie konsorcjum, w którym był Uniwersytet Jagielloński, była Fundacja Salus Publica z Krakowa, był Technopark Gliwicki i my wtedy jako ci zupełnie nieopierzeni, niedoświadczeni, my mieliśmy studenci bardzo dużo wizji, bardzo dużo inicjatywy, ale faktycznie no, ale mogliśmy... i dużo pomysłów, prawda? Tak, pomysłów to nam nie brakowało. Nie wiedzieli państwo, że czegoś nie można i zrobili państwo. To prawda, to prawda. Natomiast chciałam powiedzieć, że to, że rzeczywiście ta aplikacja powstała,
Ona już kilka lat jest, nazywa się APAST, powiedz to. Ona powstała dzięki dofinansowaniu z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i jest używana. No tak, a państwo zobaczyli, że można pomysły naukowe zastosować w praktyce. Fantastycznie pani opowiada o tym pomyśle, ale musimy jeszcze zrobić kilka spraw. Otóż w ubiegłym roku odbyła pani staż w Holandii na Uniwersytecie w Leidzie. No i wiem, że prowadziła tam pani badania dotyczące mechanizmów autokorekcji wymowy u małych dzieci. Proszę powiedzieć parę słów na ten temat i od razu przejdziemy do szczegółu pani dokonań badawczych, tych, które zgłosiła pani w konkursie START. Ten mój wyjazd do Leidy w Holandii, on wynikał trochę z tego, że ja chciałam poszerzyć moje horyzonty językoznawcze, ponieważ ja jestem inżynierem. Dużo wiem o mowie dziecięcej, ale jednak jestem technikiem i w ramach tych badań w Holandii mogłam wziąć udział w projektowaniu protokołu i też później w analizie danych pozyskiwanych od małych dzieci. I tutaj badaliśmy takie zjawisko, które jest częścią procesu doskonalenia mowy. Mianowicie w sytuacji, kiedy dziecko ma do wypowiedzenia, chce wypowiedzieć słowo, które jest trudniejsze, bo zawiera więcej spółgłosek. Te zbitki spółgłoskowe też w języku polskim są bardzo, tak, do bardzo popularne. Tak. I są trudne. Tak? To wiemy od obcokrajowców, którzy uczą się na przykład języka polskiego. I w języku niderlandzkim jest podobnie. I takim naturalnym mechanizmem u dzieci jest upraszczanie tych właśnie grup spółgłoskowych poprzez opuszczanie dźwięków, czy wymawianie tych trudnych głosek jako prostszych. To się nazywa substytucją, czyli zamianą. I my właśnie tam badaliśmy, te badania tam zresztą cały czas trwają, bo to jest duży projekt. Ja tylko byłam częścią fragmentu tych badań. Te badania właśnie mają na celu określenie czy zbadanie, zaobserwowanie, w którym momencie, po pierwsze, dziecko wie, że to jego upraszczanie nie jest zgodne z tą docelową normą. Tak? To jest bardzo ciekawe. No tak, bo zdarza się, że dzieci nie słyszą tego, prawda? I potem się denerwują, jeśli my, dorośli, zwracamy im uwagę. To dzieci twierdzą, że one mówią poprawnie. Tak, tak, ale na przykład to też coś, co się dzieje w czasie. Później już na przykład dziecko wie, że nie do końca ta realizacja jego jest zgodna z tą oczekiwaną. I właśnie bardzo ciekawy jest ten moment, kiedy na przykład dzieci są w takim, powiedziałabym, etapie przejściowym. To znaczy, że one już mają w umyśle tą reprezentację docelową, ale natomiast jeszcze nie potrafią. Jeszcze motorycznie, z punktu widzenia sprawności narządów artykulacyjnych, z punktu widzenia koordynacji, jeszcze tego nie potrafią. Jeszcze język, podniebienie, zęby nie jest w stanie tego wyartykułować. Pani doktor, to może przejdźmy do szczegółów pani dokonań badawczych i tych rozwiązań dedykowanych właśnie analizie mowy dziecięcej. Pani projektuje metody pomiarowe, które służą precyzyjnemu opisowi zjawisk obecnych właśnie podczas doskonalenia artykulacji mowy dziecięcej. Zaczęła pani o tym mówić, ale tu chciałem pani zadać pytanie, bo jeśli rodzic widzi, że coś nie w porządku, idzie do logopedy. Czy ocena wykonana przez logopedę nie wystarcza, że państwo musieli zająć się opisem matematycznym tego zjawiska? Ja myślę, że zależy, co chcemy osiągnąć. Ona bardzo często wystarczy, jak najbardziej. Natomiast logopedia jako nauka się rozwija i to, co kiedyś, zresztą cały czas nawet standardem jest ta diagnoza, ogląd, słuch, dotyk tego diagnosty, logopedy, eksperta, to pojawia się taka potrzeba, żeby logopedia również dysponowała pewnymi metodami pomiarowymi, obiektywizującymi. Bardziej obiektywnymi. Nie tylko słuch, wzrok, tak, prawda, dotyk. Tak jak w medycynie, prawda? My owszem cenimy doświadczenie naszego lekarza pierwszego kontaktu, czy nawet specjalisty, który nawet na ogląd potrafi niektóre rzeczy stwierdzić, ale wciąż to nie znaczy, że my nie potrzebujemy tych technik diagnostycznych, na przykład obrazowania medycznego. Czyli one są pomocne, tak, prawda? Nawet przy bardzo, bardzo dobrym logopedzie. Tak. To po prostu dostarcza nam takiej dodatkowej informacji diagnostycznej. To pozwala nam na to, że jeżeli mamy jakieś parametry numeryczne, którymi możemy scharakteryzować artykulację czy jakiekolwiek inne zjawisko, to my na przykład możemy też w czasie śledzić, czy ta terapia, która jest prowadzona, jakkolwiek wpływa na poprawę tych parametrów. I to jest bardzo ważne, myślę, nie tylko dla logopedów, ale też na przykład dla rodziców, którzy już powoli tego oczekują. I teraz, jeżeli my tą diagnozę logopedyczną będziemy w stanie wspomóc właśnie takimi technikami, które pozwalają to jakoś unaocznić, na przykład, że jest sposób zobiektywizować, tak? Ale czy to znaczy, że państwo tworzą takie,
to się nazywa systemy eksperckie, które no oczywiście tak. nie decydują, ale podpowiadają, mając no, wiele danych w komputerze i analizę tego, co w przypadku no, danego dziecka się dzieje, i one podpowiadają, a logopeda czy lekarz wybiera, prawda? Tak, dokładnie w ten sposób. Czyli nie jest to narzędzie, które nam teraz pokazuje prawdę objawioną, czy ma zastąpić tego logopedę diagnostę, natomiast ono właśnie dostarcza takich dodatkowych informacji i raczej mówi sugestie, że to i to i to wydaje się odbiegać od normy. Panie doktor, bo tak, musimy powiedzieć o tym wniosku, który złożyła pani do programu STAT, bo pani napisała, że za najistotniejsze ze swoich osiągnięć badawczych uważa pani dostarczenie dowodów na to, że, i teraz będę cytował, różne sposoby realizacji sybilantów, czyli jak rozumiem wymawiania głosek syczących, tak? Bo to, tak, w to Polsce... są te głoski, dokładnie. Tak, to jest, nawet sobie policzyłem, 12 ich jest, tak? W języku polskim 12, w języku dokładnie. Si, ci, dzi, sy, zy, dzy, cy, że, cy, nie wiem, czy pominąłem, ale... Tak jest. Proszę powiedzieć właśnie prostym językiem o tym osiągnięciu, które notabene zostało opublikowane w prestiżowym piśmie Journal of Phonetics. Na czym polegają te metody i co nowatorskiego i ważnego z punktu widzenia praktyki logopedycznej jest w tym pani czy państwa osiągnięciu? Akurat to osiągnięcie to jest jakiś wycinek tych prac, które są prowadzone w naszym zespole. I akurat te badania, które były opublikowane w Journal of Phonetics, opierają się na takich moich autorskich miarach opisujących sygnał mowy pozyskany od dzieci. Mm-hmm. To znaczy my nagraliśmy grupę przedszkolaków. Czyli parametry akustyczne państwo tak, analizowali, to są parametry tak? akustyczne. Mm-hmm. I teraz cała tutaj rzecz polega na tym, że sygnał mowy jest bardzo złożony. I teraz my z sygnału mowy możemy wyliczyć absolutnie ogromne ilości różnych cech i parametrów. Aha. Natomiast wyzwanie polega na tym, po pierwsze, żeby dobrać parametry, które są istotne do opisywanego zjawiska. To jest jakby jedna rzecz, bo tych zjawisk zakodowanych w sygnale mowy jest bardzo dużo. Możemy poznać na podstawie mowy płeć, sami na uchu rozpoznajemy, czy mówi dziecko, czy mówi dorosły, jakie ma emocje, prawda? Więc tych informacji jest bardzo dużo. No, i też teraz... bardzo ważnych w różnych sytuacjach, prawda? Tak. I nasz mózg sobie z tym bardzo, bardzo dobrze radzi, wręcz doskonale. Natomiast jeżeli chcielibyśmy właśnie taką informację dotyczącą artykulacji wyłuskać z tego wszystkiego, z tego ogromu informacji, no to my musimy też zbadać, zastanowić się, czego szukać. I oprócz tego, że ja właśnie w ramach tej pracy badałam różne takie klasyczne cechy akustyczne, czyli cechy tego nagranego mikrofonem czy mikrofonami sygnału mowy, to ja też opracowałam zestaw takich moich autorskich miar, autorskich parametrów, które podejrzewałam, że mogą mieć właśnie znaczenie w tym konkretnym problemie, to znaczy w rozpoznawaniu tych różnych wzorców, tak? Bo celem tutaj było sprawdzenie, które parametry akustyczne pozwolą nam rozpoznać, czy ta konkretna realizacja, ten czyli kawałek, ta głoska. Wymówienie, głoski, tak? Czy ta głoska, którą to dziecko wymawia, czy ona jest zgodna z dorosłą normą, czy nosi cechy jakieś nienormatywne. No tak, czy dziecko na przykład sepleni, przepraszam, że to trywializuję. Tak, mówiąc tak zupełnie tradycyjnym naszym językiem potocznym, to taka nienormatywna realizacja głosek dentalizowanych, czy też sybilantów, właśnie często nazywa się po prostu seplenieniem. No tak. No i proszę powiedzieć, bo wiem, że te badania prowadzone były w przedszkolach. Po pierwsze, trudno było namówić dzieci, to dla dzieci zapewne była zabawa. No i jakie wnioski z tych badań? Zacznę może od tego, jak takie badania wyglądają i czy dzieci chętnie biorą w nich udział. My zawsze badania realizujemy zespołowo. W ogóle takich prac nie da się robić w pojedynkę, absolutnie. No tak. Nie jest to możliwe. Więc tutaj jakby rola całego zespołu, żeby to przygotować, zaplanować, przygotować też sprzęt, ponieważ właśnie mój kolega Michał Kręcichwost jest naukowcem, który zajmuje się opracowaniem właśnie sprzętu do tego, żeby taki sygnał rejestrować z dobrej jakości. I mamy logopedów, którzy odpowiadają za to, żeby to od tej strony było zaopiekowane i merytorycznie dobrze zrobione. I my później całym zespołem tak naprawdę wybieramy się do przedszkola. Jest to poprzedzone zgodami komisji bioetycznej, no tak, rodziców, zgód rodziców, prawda, tak. Ustaleniem z przedszkolem. Natomiast kiedy my już tam przyjeżdżamy, to zwykle jest tak, że po prostu idziemy na początku do grupy przedszkolaków, przedstawić się, no powiedzieć, tak. kim jesteśmy, pokazać tak? z czym przychodzimy. I całe te badania potem realizujemy w formie takiej zabawy, zagadek, powtarzania dźwięków po logopedzie, czy nazywania obrazków. Natomiast dzieci zwykle bardzo chętnie uczestniczą w takich zabawach, zadaniach. Nie jest to dla nich męczące. My też zawsze pytamy o zgodę.
jeżeli dziecko nie ma ochoty, to oczywiście... No tak, to zmuszać takiego pięciolatka. Mam wnuka w tym wieku, jak to trudno. Nie ma takiej możliwości. My pracujemy z dziećmi tylko i wyłącznie tymi, które są chętne, które są zaciekawione i naprawdę nie mieliśmy problemu, żeby taką grupę zebrać. No właśnie, to rozumiem, że państwo w formie zabawy dawali dzieciom jakieś zadania, rejestrowali to i proszę powiedzieć, jak praktycznie można wykorzystać wyniki tych badań w diagnostyce logopedycznej dzieci na przykład. Docelowo, tak jak już pan nawet wspomniał, my pracujemy nad zbudowaniem takiego narzędzia, czymś w rodzaju systemu eksperckiego, takiego oprogramowania, które mogłoby rzeczywiście być wdrożone i które pozwalałoby w prosty sposób diagnoście zarejestrować dziecko, zarejestrować po pierwsze ten sygnał dźwiękowy, który dziecko wytwarza mówiąc, ale też zarejestrować obraz wideo jego twarzy, po pierwsze dla celów takich właśnie archiwizacyjnych i śledzenia postępów, a po drugie właśnie, żeby przy wykorzystaniu techniki sztucznej inteligencji, bo to, tak naprawdę tego jeszcze nie powiedziałam, a to myślę sobie teraz, to jest wielkie zaniedbanie, bo to jest moja specjalność. Informatyka medyczna i sztuczna inteligencja, tak zresztą nazywa się katedra, w której pani pracuje, prawda? Tak jest. I ja też dobrze, żeby to może wybrzmiało, że ja nie jestem logopedą, natomiast takim moim marzeniem jest to, żeby tą sztuczną inteligencję, której my przecież używamy teraz na co dzień. Ona się rozwija bardzo, bardzo dynamicznie, żeby też wykorzystać ją do tego, żeby właśnie zbudować takie aplikacje, takie systemy, które mogłyby być wdrożone i które mogłyby diagności dostarczać właśnie takich dodatkowych informacji na temat artykulacji, też na temat pracy tutaj całej mięśniówki. Dużo tutaj jest tych elementów, które podlegają ocenie w diagnozie logopedycznej i różne z nich chcemy właśnie zaopiekować. No tak, bo to wiele tych elementów wpływa na to, czy dziecko mówi poprawnie, czy nie. Później, czy te pewne wady nabyte, czym skorupka za młodu nie są przenoszone. Trzeba uczulić i rodziców, i logopedów. I ja chciałem zapytać już tak trochę na zakończenie, czy wyniki tych państwa badań mają szansę na zastosowanie praktyczne. Bo rozumiem, że takie komputerowe wspomaganie diagnozy logopedycznej może bardzo przydać się właśnie zarówno w pracy logopedów, jak i przy podejmowaniu decyzji przez rodziców, prawda? Tak. Jak najbardziej. My jeszcze na tym etapie nie jesteśmy i niestety logopedia jeszcze nie dorobiła się właśnie w takich rozwiązań, które są wdrożone, ale zdecydowanie mamy to w głowie i jest to takim naszym celem długofalowym, żeby rzeczywiście to mogło być dostępne, mogło zostać wdrożone, mogło pomagać i mieć wpływ na to, że na przykład wady wymowy będą lepiej opisywane czy bardziej precyzyjnie diagnozowane. Tak, a ja myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne, bo w przypadku dzieci taka precyzyjna, szybka diagnoza logopedyczna ma ogromne znaczenie, bo to wpływa na rozwój mowy, a rozwój mowy jest przecież niezbędnym elementem takiego harmonijnego rozwoju człowieka, prawda? Jest i funkcjonowania w społeczeństwie, prawda? Oczywiście, postrzegania go przez innych. No i na koniec, czego mogę pani życzyć, pani doktor? Ja myślałam o tym pytaniu, bo spodziewałam się, że padnie. A. Słuchając pana. Czyli nie zaskoczyłem. Nie, ale to jest bardzo piękne pytanie, bardzo ważne, myślę. Ja myślę, że po pierwsze, nie tylko mnie, ale wszystkim badaczom, myślę, że warto życzyć tego, żeby mogli pracować w takiej wolności, w spokoju. W spokoju też o to, że nie braknie im funduszy na badania, że nie braknie im właśnie, bo dużo projektów jest porzucanych przez to, że to się że nie system ma finansowania nauki tak. jednak jest w dalszym ciągu jesteśmy w ogonie Europy. Grantów ERC uzyskujemy prawie najmniej. Ja myślę, że to się zmieni, musi się troszkę po prostu nasza odwaga rozchulać. I tutaj właśnie przechodzę do drugiej rzeczy, o której chciałam powiedzieć, bo to pierwsze było takie bardzo pragmatyczne. Jestem bardzo pragmatyczną osobą, więc musiałam od tego zacząć. Natomiast drugie takie, myślę, że też czegoś, czego warto życzyć i mnie, i innym badaczom, to znalezienie takiego dobrego balansu między pokorą, która jest bardzo ważna, ale nie można z nią przesadzić, bo na tej drugiej stronie uważam, że jest taki upór i wiara w to, że robimy coś, co jest ważne. No to oczywiście tego pani życzę. Gościem programu Ludzie Nauki była dziś laureatka programu START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, pani doktor inżynier Zuzanna Miodońska z Katedry Informatyki Medycznej i Sztucznej Inteligencji Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, która otrzymała w tym roku stypendium imienia profesor Barbary Skargi, a która opracowała narzędzia analizy akustycznej do badania mowy dziecięcej. Pani doktor, jeszcze raz gratuluję, bardzo dziękuję, no i życzę powodzenia. Bardzo dziękuję, panie redaktorze.
Audycja Ludzie Nauki powstała we współpracy z Fundacją na Rzecz Nauki Polskiej. Następny program z cyklu Ludzie Nauki za miesiąc. Krzysztof Michalski. Do usłyszenia. Polskie Radio. Program pierwszy. Jedynka.